Rozpoczynamy drugą część konferencji, część wykładową. O zabranie głosu poproszę pana profesora Zbigniewa Pilarczyka, Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim. Szanowni Państwo, to znowu ja, chciałoby się powiedzieć. Organizatorzy ograniczyli mnie bardzo czasowo i będę się starał dotrzymać tych 20-30 minut, dlatego mam zegarek przed sobą, ale to niczym nie świadczy, więc gdyby coś, to proszę powiedzieć już koniec i do domu. Znaczy ja mam iść do domu, nie wy. Szanowni Państwo, mówimy dzisiaj o roli kobiet i poproszono mnie o przedstawienie. Rzeczywiście tak się stało, że kilka lat temu zaproponowałem taki temat bohaterowie drugiego planu w Powstaniu Wielkopolskim i jakby konsekwencją zaproponowania tego tematu, jedna część tego tematu była poświęcona właśnie kobietom, bo uważam, że tak to powinno być, że to panie, które gdzieś tam z tyłu dosłownie przenośni w tej drugiej linii, mówiąc językiem wojskowym, uczestniczyły w powstaniu, ale uczestniczyły i bez nich to powstanie różnie mogłoby wyglądać. Samo podjęcie tematu kobiet nie jest ukłonem, jakby się zdawało, dla tematu dzisiejszego panelu, bo tak jak już powiedzieliśmy sobie, ten temat funkcjonuje i w opracowaniach, i tych opracowaniach popularnych, i tych naukowych, gdzieś tam panie, mówiąc ładnie czy nieładnie, przewijają się. Ale chcę zwrócić uwagę chociażby dwoma przykładami, że jeśli chodzi o udział kobiet w kampaniach wojennych, to one były dostrzegane. Ja tylko posłużyłem się dwoma przykładami, takimi bardzo charakterystycznymi. To jest rok 1675, gdy Turcy oblegali zamek w Trębowli i wtedy, tak powiem, załogę zamku, która była w ogromnym despekcie, do ładu doprowadziła pani Anna Dorota Chrzanowska, żona komendanta, którego wtedy nie było na zamku, był gdzieś w jakiejś delegacji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i pani Anna Chrzanowska po prostu spowodowała, że Turcy musieli jak niepyszni od zamku odstąpić. Jest inna wersja tej anegdoty, ale nie będę jej dzisiaj opowiadał. I druga, oczywiście trudno nie mówić o paniach w przeszłości, gdyby się nie wymieniło Emilii Plater. Właśnie to Emilia Plater. Postać, która z pewnością nie cierpi na brak, że tak powiem, popularyzacji, ale świadczący o tym, że te panie pojawiały się w przeszłości i nawet w tych sytuacjach takich ekstremalnych, jak konflikty zbrojne. Może to też wynikało z tego, że wtedy jakby była możliwość takiego bardziej uaktywnienia się, bo czas był niepewny, czas był wojenny i wtedy nikt nie patrzył na konwenanse, każda para rąk była ważna. Proszę Państwa, chcę rozpocząć tą swoją krótką prezentację od bardzo charakterystycznego i pewnie znanego, bo gdzieś tam szukając w literaturze spotykałem się kilka razy, ale nie chciałem jakby opuścić tego charakterystycznego cytatu Otto von Bismarcka: dopóki będzie istnieć polska kobieta, istnieć będzie problem Polski. Chcę powiedzieć, że Bismarck mówił o tym w kontekście historycznym. On nie mówił o XIX wieku, o XVIII-XIX wieku. On mówił o czasie historycznym. Dla niego problem kobiety, polskiej kobiety szczególnie, on dostrzegał ten problem, mimo że nam się wydaje, że wtedy jeszcze kobiety właściwie nic nie mogły. Ale on miał świadomość tego, że ta drugoplanowa rola kobiet jest rolą bardzo istotną dla podtrzymywania tego, co generalnie, ładnie czy nieładnie, nazywamy polskością. Niewątpliwie dla przyczynienia się aktywności kobiet przyczynił się ruch pracy organicznej. To, co w Wielkopolsce, w zaborze pruskim było ogromnym ruchem społecznym, ruchem, który docelowo miał spowodować, że zostanie
powstanie społeczeństwo nie klasowe, nie stanowe, ale społeczeństwo, które będzie reprezentowane przez przedstawicieli wszystkich stanów, wszystkich klas. Praca organiczna, ten adresem pracy organicznej praktycznie był każdy. I tutaj w swoje miejsce również miały kobiety. Kobiety, które po pierwsze miały ogromną rolę, jeśli chodzi o tą rolę matki w pełnym tego słowa znaczeniu, wychowawczyni własnych dzieci, ale kobiety, które z tą ideą wychowania, podtrzymywania tego ducha narodowego albo ducha patriotyzmu przenosiły również na zewnątrz. Kobiety, które pokazywały, że mimo, że polityka zaborcy była różna, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że nie zawsze, nie cały czas przez zabory tak powiem, szerzenie idei włączania Polaków, czy tworzenie Polaków, obywateli niemieckich narodowości polskiej, bo tak to się oficjalnie nazywało, było takie proste, takie łatwe. Były czasy, w których ta polityka niemiecka była, czy pruska, a później niemiecka była nieco lżejsza, ale też były takie czasy, gdzie rzeczywiście no, przykręcano Polakom, jakbyśmy powiedzieli, ładnie czy nieładnie śrubę. W końcu XIX wieku, czy ten koniec XIX wieku w zasadzie i początek XX wieku jest tym czasem takiego przełomu, przede wszystkim właśnie w rozumieniu znaczenia społeczeństwa. Wrócę do naszej dyskusji przed przerwą. Ja chcę powiedzieć, odnoszę wrażenie, że to, o czym mówimy w kontekście rehistorii, to jest właśnie przełom XIX i XX wieku. Że to jest ta cezura, od której zaczynamy mówienie, że kobieta zostaje niedoceniona, że niedowartościowana i tak dalej. Dlaczego? Bo rola kobiety od strony formalnej, uprawnień, prawa wyborczego, prawa obywatelskiego zaczyna, że tak powiem, wchodzić w codzienność, że rola kobiety jako pracownika staje się codziennością. To już nie jest pani, która, jak Niemcy mówili, 3 razy K, tak? Kirche, Kiche i Kinder, tylko to jest kobieta, która wychodzi na zewnątrz, dosłownie i w przenośni. Podejmuje pracę zawodową i to nie tylko jako opiekunka dzieci, ale również, jak się okaże, właśnie w czasie powstania wielkopolskiego między innymi, również jako pracownik przemysłowy, prawda? Na przykład w zakładach zbrojeniowych, co też będę chciał pokazać. Ale tylko tytułem jakby zwrócenia uwagi na ten proces, chcę zwrócić uwagę Państwa na takie organizacje, jakim było Towarzystwo Przyjaciół i Wzajemnego Pouczania się i Opieki nad Dziećmi Warta. To była pierwsza wyłącznie kobieca instytucja powołana do celów, polska instytucja, podkreślam z całą mocą, powołana do celów wychowawczych. Bardzo ważne stowarzyszenie, które rzeczywiście przyczyniło się do tego, że ta formalna rola kobiet wzrasta nam bardzo mocno. Nie byłoby opowieści o kobietach w powstaniu, gdyby nie ruch feministyczny, ruch emancypancki, jak to mówiono w Polsce, właśnie w zaborze pruskim. Bardzo mi się podobało i pozwoliłem sobie to zacytować, pojęcie rozczochranych, to jest takie poznańskie, takie wielkopolskie, nigdzie by tak nie powiedziano, rozczochrane feministki. Przedstawicielkami tych rozczochranych feministek są siostry tułodzieckie. Siostry tułodzieckie, które Aniela i Zofia, które tworzyły, które same działały chociażby w takich stowarzyszeniach, uruchamiały ochronki, zajmowały się dziećmi biednymi. Ten margines biedy w tym czasie był coraz większy. To też jest, proszę Państwa, tak na marginesie, skutek tego, że kobiety wychodzą z domu. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Coś za coś. Prawda? Do tej pory matka była w domu, wychowywała dzieci. W tej chwili ojciec pracował, czyli taki klasyczny podział ról rodzinnych, żeby nie powiedzieć społecznych. W momencie, gdy matka zaczyna się angażować
kobieta zaczyna się angażować w pracę społeczną, pracę na rzecz dobroczynności, w przemyśle, w produkcji w ogóle, prawda, to gdzieś zaczyna czegoś brakować. Brakuje tej spójności w moim przekonaniu. Stąd też pojawia się ten margines biedy, margines dzieci porzuconych, dzieci pozostawionych samych sobie, którymi się trzeba zająć. To jest takie kółko, które się toczy, prawda? Z jednej strony emancypacja, z drugiej strony ta emancypacja działa na rzecz tego, co emancypacja, przepraszam za wyrażenie, popsuła trochę, prawda? Do tej pory wszystko było jasne. Kobieta siedziała w domu, pilnowała dzieciaków, gotowała obiad, prawda, i czekała na męża. Teraz zaczyna się to wszystko, tak powiem, rozsypywać. Ale jak powtarzam, coś za coś trzeba wyważyć, prawda? A więc w to miejsce wchodzą te wszystkie stowarzyszenia, te wszystkie aktywności, te wszystkie właśnie sierocińce, żłobki, instytucje, które koncentrują się chociażby w salkach parafialnych, przy parafiach. Rola księży jest istotna tutaj bardzo, które to działają na rzecz tych dzieci pokrzywdzonych, tych dzieci najbiedniejszych, gdzie ten próbuje się niwelować ten margines biedy. I wreszcie Towarzystwo Czytelni Ludowych. To jedno z wielu stowarzyszeń, organizacji, które powstaje w sposób, powiedziałbym, masowy w Wielkopolsce w czasie zaborów. To jest, proszę Państwa, też ciekawe zjawisko. Otóż może nie w kwestiach czytelnictwa, może nie w kwestiach kultury, ale kiedyś zwrócono uwagę, muszę powiedzieć, to bardzo mi mocno zapadło w pamięć, zwrócono uwagę, że w zaborze pruskim w pewnym momencie wytworzyło się takie swoiste współzawodnictwo. Kto będzie miał więcej stowarzyszeń? Jak powstawało na przykład bank niemiecki, to zaraz, można powiedzieć, za parę dni, za parę tygodni powstawał Bank Polski. Jak powstawało Stowarzyszenie Czytelni Niemieckich, chcę powiedzieć, to natychmiast pojawiało się Stowarzyszenie Czytelni Ludowych, ale Polskich, prawda? I można by taki proces obserwować. Bardzo pozytywny. Wręcz Niemcy w pewnym momencie zaczęli się skarżyć, że tych towarzystw polskich jest więcej niż niemieckich, prawda? Ale to też wynikało z tego, że ich było mniej, a nas było więcej. To też była jedna z akcji, która Niemcom się do końca, do 1918 roku nie udała. Towarzystwo Czytelni Ludowych, które było, jak powiedziałem, jedną z wielu takich stowarzyszeń, które organizowało życie. To czytelnictwo, które przekładało się na takie, powiedziałbym, quasi tajne komplety, które skupiały się na przekazywaniu historii Polski, geografii Polski, języka polskiego w mowie i w piśmie. To było niezwykle ważne. Tułodzieckie również przyczyniły się w 1903 roku, jak Państwo widzicie, do stworzenia Stowarzyszenia Personelu Żeńskiego w Handlu i Przemyśle. To jest właśnie ten skutek, że kobiety zaczynają zajmować się takimi, parać się takimi zajęciami, których do tej pory nie było. I trzeba było, w przekonaniu sióstr tułodzieckich, trzeba było znaleźć taką instytucję, która by broniła wchodzących nowej grupy pracowników, specyficznej grupy pracowników, które będą miały swoje potrzeby, swoje jakby ograniczenia również. I stąd też właśnie owe biblioteki, owe kasy zapomogowe, czy wreszcie ta pomoc dla samotnych kobiet w podeszłym wieku. I kolejną postacią, którą chcę Państwu pokazać, a proszę mi wierzyć, wybrałem pojedyncze przykłady, wydawało mi się takie bardzo reprezentatywne, to jest pani Helena Rzepecka. Pani Helena Rzepecka, która zajmowała się szkolnictwem, jak widać z tej krótkiej notatki. Zajmowała się przede wszystkim kształceniem nauczycielek, bo to było niezwykle ważne. Tego też nie można było sformalizować. To można było robić w postaci kursów, w postaci takich, prawie powiedziałbym, nawet spotkań towarzyskich. Jak Państwo widzicie, blisko przyczyniła się do tego, że blisko 100 nauczycielek weszło jakby w tą akcję tworzenia polskich szkół, czy quasi polskich szkół. Najczęściej one odbywały się przy parafiach. Ale to przygotowanie tych pań do nauczania było niezwykle, niezwykle ważne.
Działaczki ruchów kobiecych uważały, i to nie jest oryginalna myśl, ale jakby można powiedzieć, uważały również, że trzeba najpierw zbudować silne, mocne społeczeństwo. Trzeba stworzyć fundament, żeby myśleć o niepodległości. Gdzieś docelowo wszystkie te stowarzyszenia, wszystkie te towarzystwa myślały o tym, że przyjdzie kiedyś taki dzień, w którym będziemy mogli, nie wiem, swobodnie mówić po polsku, pisać po polsku i nie bać się, że ktoś tam nas wsadzi do ciupy, prawda? Ale one uważały, że żeby dokonać tego w sposób racjonalny, taki zdecydowany, to najpierw trzeba zbudować ten fundament w postaci społeczeństwa, takiego pełnego społeczeństwa, nie dla społeczeństwa dla wybranych, żeby to społeczeństwo było zbudowane i z tych bogatych i mądrych, i z tych biednych i, przepraszam, głupich. Ale to nie jest, proszę nie przywiązywać wagi do tego, jest to na potrzeby dzisiejszego spotkania tylko. Mówię o tych głupich, bo nie, to nie jest synonim przecież. Ale i tu miały rację. Miały rację, bo przecież gdy spojrzymy na jakby cele i zadania innych organizacji, które powstawały, również niepodległościowych, tych powstających w zaborze pruskim, to myślenie było podobne. Najpierw się zorganizujmy, a nie najpierw hurra, idźmy, prawda? Tak jak, nie wiem, Podchorążowie w noc listopadową, a i się zobaczy, prawda? I się zobaczy, co z tego wyjdzie, prawda? No i najczęściej wychodziło, prawda? Wychodziło. Tutaj odwrotnie, tu mówimy, zorganizujmy się, bądźmy mądrzejsi, bądźmy bardziej wykształceni, zbierzmy broń, szkólmy się, prawda, w dziedzinie nie tylko wojskowej, ale sanitarnej, ale terenoznawstwie i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy przygotowani, przyjdzie taki moment, w którym będziemy mogli stanąć do walki, tej walki bezpośredniej. Niewątpliwie w realizacji tego programu, w większym czy mniejszym cudzysłowiu, dążenia do zbudowania społeczeństwa, swoją rolę odegrał scouting. W tym naszym dzisiejszym kontekście ten scouting żeński, który równolegle, to warto podkreślić, był budowany równolegle z tym scoutingiem męskim. To, co widzimy na zdjęciu, to jest jedna z pierwszych zbiórek drużyny imienia Emilii Plater, notabene przywoływanej dzisiaj już przeze mnie. To też nie jest przypadek, że pierwszą patronką żeńskiej drużyny w Wielkopolsce w Poznaniu była Emilia Plater. Tak jak, nie wiem, Kazimierz Wielki, Mieszko, Bolesław Chrobry był dla chłopaków, tak dla tych dziewczyn Emilia Plater była takim wzorcem. One przygotowywały się, oczywiście to nasilenie tego szkolenia pozaskautowego, takiego klasycznego skautowego, aczkolwiek szkolenie skautowe było quasi szkoleniem przygotowującym do walki, bo to, co wymyślił Baden-Powell, to było nic innego jak takie quasi szkolenie, dzisiaj byśmy nazwali to, nie wiem, studium wojskowe czy PO, przygotowanie obronne, prawda, tak jak dzisiaj mamy w szkołach. I to również dziewczyny, może mniejszym nasileniem na użycie broni bezpośrednio, ale na przykład, jeśli chodzi o działalność oświatową, sanitarną, ale też jak widzimy tutaj działalność wywiadowczą, to też było ważne. Kolejne stowarzyszenie, które również obejmowało wiele dziewczyn, to było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Sokół, który równie, tak jak scouting, adresował swoje idee również do dziewczyn. To nie była organizacja wybitnie męska. Tu dziewczyny również były bardzo aktywne. Nie tylko w tej rozwoju fizycznym, ale również w takim rozwoju psychicznym czy intelektualnym, bo jak Państwo widzicie, te kursy, nauka, czytelnictwo też tutaj była bardzo ważną formą działalności. Współpraca z Czerwonym Krzyżem. Bardzo krótko, bo wiem, że pan doktor będzie też mówił o tym. Dlaczego mówię o Siedmiej Dzielnicowym? Pan doktor już wspomniał przy naszym panelu. Dlatego, że to już samo zdarzenie, samo w sobie, że 3-5 grudnia 1918 roku, ja zawsze to z bardzo dużą mocą podkreślam, w momencie, gdy owszem, istnieje Rzeczpospolita, ale do Wielkopolski ta Rzeczpospolita jeszcze ma bardzo daleko, organizuje się Polski Sejm Dzielnicowy. Polski Sejm Dzielnicowy. Nie jakiś tam Sejm Dzielnicowy, tylko Polski Sejm Dzielnicowy. Że z tej okazji, używam skrótu myślowego, kobiety otrzymują prawo wyborcze, czynne i bierne, że korzystają z tego prawa wyborczego,
bo wśród, jak Państwo widzicie, blisko 1400 delegatów znalazło się 129 kobiet. Ktoś może powiedzieć, tylko 129 kobiet. Ale jeśli zwrócimy uwagę na to, że jest to pierwszego tego typu, przepraszam za określenie, podejście pań Wielkopolanek do samostanowienia, takiego pokazania się, to te 129 kobiet to jest, proszę mi wierzyć, bardzo duża delegacja. Również w Naczelnej Radzie Ludowej mamy panie, czy mieliśmy panie. To były postacie nietuzinkowe. To była Ludwika Mycielska, to była Zofia Sokolnicka, to była wreszcie Wilczakówna, czy Bronisława Przykutowa, czy wreszcie Janina Omeńkowska. Bardzo znana postać w Wielkopolsce i później na Śląsku. Taka rzeczywiście, jak to mówią w Wielkopolsce, akt bojowniczka. Bardzo znane postaci, a więc to rozpoznanie tych postaci, to też jest skutek tego, jakby, że to nie są postaci przypadkowe, o tym chcę powiedzieć. Że to są postaci, które mają za sobą pewne doświadczenie, niejednokrotnie duże doświadczenie w tej działalności, nie tylko w ruchu kobiecym, ale na rzecz społeczeństwa. I dlatego się znalazły i na Sejmie, i w Naczelnej Radzie Ludowej. No i zaczyna się powstanie. Powstańców wspierało całe społeczeństwo. Pozwoliłem sobie taki, może bardzo oczywisty, bo oczywiste zdanie podkreślić. Ja od czasu do czasu mówię, że Powstanie Wielkopolskie jest tym powstaniem, chyba jednym z nielicznych powstań, które działo się na marginesie normalnego życia w miastach i na wsiach. Bo tak rzeczywiście, proszę Państwa, było. Jak dzisiaj czytamy to, co działo się między 27 a 15 stycznia, bo to jest ten czas powstania. Później to już jest regularna wojna wielkopolsko-pruska, prawda? Ale ten czas autentycznego powstania to jest z jednej strony linia frontu, czy frontów, to jest wojna, rzeczywista wojna, która dzieje się na tej linii, ale jest całe zaplecze, które musi funkcjonować normalnie. Oczywiście to dzieje się również dlatego, że powstanie nie było przykładem wojny totalnej. To nie była wojna, która niszczyła wszystko i wszystkich. Ktoś dzisiaj tutaj, nie wiem, pani marszałek wspomniała o niewielkiej ilości ofiar. Rzeczywiście tak było w powstaniu, jak patrzymy, te ofiary, ja już nie pamiętam, pani Zdzisław. 1200, proszę państwa. To jest... Po stronie niemieckiej Polonii. Tak. To więc to nie było jakieś krwawe, ale to nie o to chodziło, prawda, żeby się wykrwawić. Społeczeństwo wielkopolskie od początku do końca wspierało powstanie, wspierało powstańców tak pracą fizyczną, finansową, jak i duchową. To, że w kościołach odbywały się msze, odbywały się modlitwy, to też jest istotny element wsparcia. To takie było społeczeństwo, szczególnie na wsiach. Nie przypadkiem, jak dzisiaj patrzymy, jak powstawały oddziały powstańcze, to w wielu miejscowościach inicjatorem powstania oddziału powstańczego był proboszcz. Taka sytuacja była w Granowie, opowiadają mi przyjaciele, który wystąpił 6 stycznia i mówił: kochani, od tygodnia powstania, a wy co? Pod pierzynami siedzicie. W poniedziałek z Granowa wyszedł kilkuset osobowy oddział powstańców. I to tylko dlatego, że proboszcz im z ambony przygroził, prawda? W dobrym tego słowa znaczeniu. W przerwie wspominaliśmy panią Helenę Paderewską. Dlaczego użyję pani Heleny Paderewskiej jako bohaterki powstania? Ona jest na swój sposób bohaterką powstania, proszę państwa. Ona przyjechała z Paderewskim, jak państwo wiecie, 26 grudnia do Poznania i to, co spotkało ich w Poznaniu, oni byli... Nie chcę powiedzieć oczarowani, bo to jest za lekki okręt. Oni byli zdumieni, oni się nie spodziewali tego, że coś takiego może się zdarzyć w tym pruskim Poznaniu, bo oni mieli świadomość, że zatrzymują się w pruskim Poznaniu, nie w wolnej Warszawie, do której zmierzali. Pani Paderewska, która roztaczała parasol ochronny nad mistrzem,
No parę anegdot żeśmy tu sobie opowiadali, jak potrafiła wchodzić na posiedzenie rządu i mówiła: Ignaś, koniec, obiad na stole, prawda? I sprawy rządowe, sprawy państwa leżały, bo Ignaś musiał zjeść obiad. Pani Paderewska, która przejęła w Poznaniu będąc, ja podejrzewam, nie tylko ja, że to za sprawą pani Paderewskiej Paderewski zachorował w Poznaniu. To taka była grypa dyplomatyczna. Tak. Bo Paderewski się zorientował, że może w tym swoim artystycznym zapale, on był artystą, a później dopiero był dyplomatą, że może powiedzieć o dwa słowa za dużo. Mał świadomość, że jedzie do Warszawy nie po to, żeby grać koncert, tylko żeby wziąć udział w rządzeniu tym nowym państwem. I miał świadomość, że jeśli tu popełni błąd, to jego kariera polityczna może się skończyć. Dlatego wycofał się, został wycofany. To Helena Paderewska spotkała się z delegacją dzieci, które demonstrowały 27. Tych dwóch chłopaków jest znanych imienia, nazwiska. Ja już tutaj nie wymieniałem, ale są znani. To ona się z nimi spotykała. Ona przejęła jakby rolę. Jak państwo widzicie, pozwoliłem sobie dwa cytaty przytoczyć, żeby scharakteryzować tą postać niejakiego Jana Lechonia, który mówił: ona, naczelnika państwa i stany sejmujące ministrów w kupie, za nic kręci Polską niczym łyżką w zupie. No coś takiego było. To jest kwintesencja pani Heleny Paderewskiej. I druga postać, o której się zapomina bardzo często, to jest, proszę państwa, pani Leokadia Zesmoliński-Świtalska, właścicielka czy współwłaścicielka hotelu Royal. A hotel Royal to jest pierwsza siedziba dowództwa wojsk polskich w zaborze pruskim. To ona oddała część, dwa piętra swojego hotelu, który widzimy na zdjęciu. Hotel Royal jest do dnia dzisiejszego przy ulicy Święty Marcin. No już co prawda tak nie wygląda, bo okazalej bardzo. Ale to było bardzo mądre posunięcie. Po pierwsze, pomieszczenia hotelowe mieściły się nie od ulicy Święty Marcin, tylko w podwórzu. Czyli ta siedziba dowództwa została schowana niejako. Pamiętajmy, że wtedy nie można było manifestować tej strony militarnej, wojskowej. Dowódca Powstania Wielkopolskiego przychodził do powstania jak do pracy. Brał tekę, w tece miał sznytki, być może termos z kawą, przychodził, wieszał ubranie w szafie, ubierał mundur i urzędował do godziny 15:30, przebierał się i szedł do domu. Dlaczego? Dlatego, że nikt na ulicy nie mógł go zobaczyć w mundurze oficera polskiego. Bo to byłoby pretekst do tego, żeby Prusacy powiedzieli: aha, Warszawa nam miesza w naszych sprawach. To dlatego Naczelna Rada Ludowa pertraktowała ze stroną niemiecką do końca niemalże powstania, żeby udowodnić, że to nie jesteśmy, jak to by powiedział nasz sąsiad ze wschodu, agresorami, prawda? To była bardzo delikatna materia i to posadowienie dowództwa u pani Świtalskiej było niezwykle ważne. Gdyby nie pani Świtalska, no nie chcę powiedzieć, że nie udałoby się powstanie, ale pewne perturbacje byłyby. Rozdział bardzo ważny dla funkcjonowania powstania to jest wyżywienie, to jest aprowizacja. Pamiętajmy, że to powstanie mimo przygotowań jednak miało spontaniczny charakter. Tam nikt nie myślał o zbieraniu na przykład zapasów, o robieniu jakichś tam, nie wiem, żelaznych porcji i tak dalej. Broń? Proszę bardzo. Ale wtedy nikt nie myślał o tym, żeby, nie wiem, odłożyć parę błonków chleba, smalcu, parę słoików czy garnków i tak dalej. Ale jak pozwoliłem sobie napisać, głodny powstaniec to marny powstaniec. Pierwszy okres powstania udowodnił, proszę państwa, to, że w tym zdaniu, w tym powiedzeniu jest dużo prawdy. Powstańcy rzeczywiście, ci autentyczni powstańcy, ci, którzy szli z takiego poczucia, nie chcę powiedzieć obowiązku, ale serca, potrafili schodzić z pola walki, bo na przykład byli głodni, bo na przykład im było zimno. Są znane przypadki bitwy pod Rawiczem, gdzie oddziały powstańcze musiały zalec w polu, a zima wtedy była, no, jak piszą, straszna. No to część powstańców po prostu się zwinęła i pojechała do domu, prawda? Problem był straszny.
ta mobilność tych powstańców była, wynikała również z tego, że oni się nie przewiązywali do jakichś oddziałów, że oni są tu, tam. I dzisiaj mamy oczywiście problem, ilu tych powstańców naprawdę było, bo niejednokrotnie zachowały się dokumenty, w których ta sama postać występuje 3, 4, a nawet 5 razy. Bo on był mobilny, że tak powiem. Jak mu było dobrze, to szedł do jednego oddziału, jak nie, to szedł do drugiego. Jak mu się nie podobał dowódca albo koledzy, to zwijał manatki, brał karabin i szedł do innego oddziału. Albo szedł do chałupy pod pierzynę, prawda? Stąd też to zaopatrzenie było niezwykle ważne. Wtedy na szczęście już były kuchnie polowe. Na szczęście były kuchnie polowe, które można było uruchomić, ruchome kuchnie polowe, które można było uruchomić i cała ta sieć, że tak powiem, kuchni polowych zafunkcjonowała, chociażby w Poznaniu. Bardzo ważna rzecz właśnie w kwestii zaopatrzenia, wyżywienia samych powstańców. Te kuchnie również tworzono chociażby w bazarze, chociażby w komendzie policji dawnej. Tutaj głównie kobiety, ale również dziewczyny, również skautki. Te sokolice, te małoletnie dziewczynki, które obierały ziemniaki, marchewki, pietruszki i tak dalej, które zmywały naczynia, prawda? Bo ktoś to musiał zrobić. Może znowu, nie jest to pierwszoplanowa rola, nie jest to najważniejsza, ale też mam takie poczucie, takie doświadczenie, że gdyby nie grupa tych ludzi, to kto wie, jakby się to powstanie potoczyło. Ta sprawa aprowizacji, regularności tej aprowizacji była niezwykle ważna. Mogę Państwu powiedzieć, że w historii wojen zdarzyły się takie kampanie, które z powodów właśnie braków zaopatrzenia przegrywały, znaczy strony przegrywały, nie dlatego, że zabrakło amunicji, nie dlatego, że zabrakło woli walki, tylko zabrakło jedzenia najzwyczajniej w świecie, bo ktoś nie pomyślał o tym, co się dzisiaj nazywa logistyką, prawda? Czyli tym zaopatrzeniem w żywność. Problem wyżywienia był problemem ogromnym w tym czasie. To jest czas, to jest, proszę Państwa, przełom 18-19 roku, to jest 5. rok wojny, gdzie wojna odcisnęła ogromne piętno nie tylko na tych, którzy byli na linii frontu. Wielka wojna, tak ją wtedy nazywano, my mówimy I wojna światowa, ta wielka wojna była naprawdę wojną totalną. Pierwszą taką, na takim terytorium prowadzoną, z takim zaangażowaniem tylu ludzi, nie tylko na froncie, bo to nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale to również problem wyżywienia tych ludzi na froncie. To jest problem tego, że jeśli wysyłano żywność na front, to ograniczano wyżywienie ludności cywilnej. Jeśli były działania wojenne, to one biegły nie na jakimś pustkowiu, tylko bardzo często na polach uprawnych. A więc nie można było. Zresztą jak obserwujemy dzisiaj wojnę w Ukrainie, to jakieś wyobrażenie możemy mieć, co się dzieje. I tutaj zaopatrzenie, tutaj to zaangażowanie rzeźników, piekarzy i tak dalej było niezwykle ważne. Będę szedł dalej, bo już jak zwykle przekraczam czas. Izabela Drwęska. Izabela Drwęska, która jest przedstawicielką ziemiaństwa zaangażowanego w powstanie. To była ogromna siła. Przede wszystkim dlatego, że to były dwory, w których można było, że tak powiem, skupiać powstańców, można było zaopatrywać powstańców, można ich było leczyć i tak dalej, i tak dalej. To nie tylko Izabela, ale traktuję Izabelę Drwęską jako przedstawicielkę tej ogromnej grupy. Kobiety szły do przemysłu, kobiety ubierały i zbroiły powstańców. Kobiety szyły mundury, które były niezwykle potrzebne. Kobiety, jak Państwo widzicie, brały udział również w produkcji uzbrojenia. To jest zdjęcie z czasów powstania w jednym z zakładów zbrojeniowych w Poznaniu. Maria Kurnatowska. Maria Kurnatowska, która część swojego majątku przeznaczyła na zakup broni i wyposażenia dla powstańców. Janina Szułdrzyńska, która też finansowo wspierała w Lubaszu i w Czankowie tamtejszy oddział. I właśnie ona go stworzyła od początku.
Służba sanitarna. Już będę bardzo szybko przelatywał, bo rzeczywiście muszę dać głos i pozostałym. To też bardzo ważne zajęcie. Obok tego zaopatrzenia, ta służba, powiedzieliśmy sobie, że powstanie miało stosunkowo niewiele ofiar, ale miało wiele ofiar, znaczy wielu było rannych. Również spowodowanych tym, że nie wszyscy byli przygotowani na warunki, jakie były warunki klimatyczne czy pogodowe, bo to też były odmrożenia, to też były choroby, to była grypa. Przecież słynna Hiszpanka, która przyszła, prawda, nie znikąd i nie z jakiegoś innego powodu, nie z racji dobrobytu, prawda, tylko z racji tego, że ludzie byli osłabieni, ludzie chodzili głodni i dlatego organizmy były osłabione, podatne na tego typu rzeczy. Pani Wanda Otomańska, która była wykształconą pielęgniarką, która włączyła się w ten ruch. Niezwykle ciekawa postać pani Wojciechy Dudkiewicz, która też była sanitariuszką. Maria Londońska, która w Rogoźnie stworzyła szpital wraz z swoimi koleżankami. To jest niezwykle ciekawy przykład. Dziewczyna, która miała 12 lat, Kazimiera Ostrowska, która mając te 12 lat wraz z ojcem poszła do powstania na pierwszą linię. My mówimy o tym zapleczu, a to dziecko poszło na pierwszą linię. Gwoli sprawiedliwości dziwię się, że ją przyjęto, ale widocznie taka była potrzeba. Była łączniczką, została ranna w nogę, uratowano jej tę nogę, niestety została kaleką. Proszę Państwa, przeżyła 92 lata. Mimo tych swoich przejść, mimo tego swojego trudnego dzieciństwa. Niezwykle dzielna kobieta. Niestety nie znalazłem jej zdjęcia. No i rzecz pozornie drobna, ale kobiety szyły sztandary. Szyły sztandary i te w barwach narodowych, i te dla oddziałów powstańczych. Niemalże wszystkie oddziały powstańcze już od końca stycznia miały swoje sztandary właśnie dzięki zaangażowaniu kobiet. Były również w wywiadzie niezwykle ważnej działalności, której to kobiety idealnie się nadawały, bo nikt nie podejrzewał, że one liczą na przykład, nie wiem, armaty, liczą żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Taką była pani Maria Jasielska, która w rejonie Chodzieży działała jako właśnie taki as wywiadu, chciałoby się powiedzieć. Służbę łącznikową, wspomniałem już, ale to też kolejna postać, która zasłużyła się jako łączniczka. Proszę Państwa, oblicza się, że w powstaniu zarejestrowano, stwierdzono uczestnictwo 1300 kobiet na 90 tysięcy uczestników, które udało się, że tak powiem, skatalogować na dzień dzisiejszy. Myślę sobie, że te 1300 jest o wiele za mało. Ich było z pewnością więcej. O tym przykładzie leszczyńskim już Państwu mówiłem. I pewnie te panie, które tam gdzieś działały w kuchni, gdzieś tam na zapleczu, nie zawsze później przyznawały się, że uczestniczyły w Powstaniu Wielkopolskim. Dla nich była to normalna praca. Czy one gotowały w 1914 czy 1919, to było to samo. I muszę się wytłumaczyć z jednej rzeczy. Zapomniałem dołączyć do tej prezentacji, nie wiem, panie doktorze, czy pan będzie miał, jedną bardzo ważną rzecz, która ciągle mi tkwiła w głowie i jak to zwykle, starszy pan, zapomniałem. Otóż, proszę państwa, miarą docenienia roli kobiet w powstaniu było ustanowienie Krzyża Matek Powstańców. Przepraszam, nie mam slajdu, żeby państwu to pokazać, ale proszę w hasło Krzyż dla Matek. To było symboliczne podwójnie. To był krzyż odlewany ze srebra zbieranego, niemieckiego srebra zbieranego na potrzeby powstania. To był ten symbol. I symbolem było to, że doceniono matki powstańców. Od trzech. Pierwsze tego typu odznaczenie w Europie. Znakomita historia. Przyznano ich 1500 chyba sztuk. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy pięknie. Panie profesorze, jak zawsze, uczta. No, dobrego nigdy za wiele, więc mam nadzieję, że Państwo
taką pigułkę też niesamowitej wiedzy, bo tak naprawdę po raz pierwszy ta konferencja ma